mamy zmianę krajobrazu. Gdzie jedziemy? No gdzie jedziemy? Na festiwal. Nad morze. Myślałem, że z Inowrocławia jest bliżej do Koszalina, bo mi szanowna małżonka powiedziała, że 160 km. No bo ty powiedziałeś, że to jest połowa drogi. No powiedziałem mniej więcej połowa drogi, bo tak spojrzałem na mapę, ale okazuje się, że jest 240 km i 3,5 godziny drogi. 209. 240. Aha. No to stawiam jakieś lody w maku. Przyjechaliśmy. Co ciekawe, byłem tutaj chyba z 6 lat temu. To dwie torby? Wow. Dziękuję. Zobacz, jaka fajna torba. Przebrałem się i idziemy na bankiet. A że jestem filmowcem, to idę z kamerką. Bo moja żona już zaczęła coś plumkać. Taka w tym stylu sytuacja, wiesz. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na festiwalu Młodzi i Film, a ty mówisz, kurde, dlaczego mnie kręcisz, nie? A ja się dokładnie. Masz podgląd teraz? Tak. Telefonie. A jakbyś zrobił podgląd, byś filmował podgląd? Czy taka jest inscenizacja dosyć dziwna, że tutaj jest to. No jest nieskończoność. No dobra, ja zainwestuję w ten projekt. Przekonał mnie pan. Ile? Poczułem przyszłość, ale jeszcze ona nie jest blisko. Ta przyszłość jest tak jeszcze za długo to wszystko trwa. Zbyt to jest analogowe, że tak powiem. Będą mogli obejrzeć tylko ludzie, którzy mieli komputery dookoła. Bo tak też będą patrzeć tylko na kawałek. Gdyby mieli dookoła komputery, to mogliby... Rozglądaj się! A, dobrze, profesjonalny twórca. Wszędzie moda włoska i kebab. Tak brzydko, że aż pięknie. Przecież byliśmy niedawno nad oceanem. Wyświetlę wam. O, pięknie, jak się robi? Sonia? Sonia, dobra Sonia, no chodź. To co, idziemy do kina? Naprawdę o tym, co się dowiaduje tutaj, na tym filmie, to był wielki margines, proszę Państwa, to był wielki margines. Bo to nie jest jakby naszym celem, żeby się wikłać w jakieś polityczne spory. Historia mi się wydawała ciekawa. Ale jest 360, więc może być nawet na głucho. Teraz pytanie konkursowe, kto stoi za kamerą? Children, 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 I don't want to have children. I don't want to be for them like my old father was for me. Już? Jak? To jest dobry moment, jak się przenosisz, wiesz. Czyli intrygujący jest ten moment, kiedy na tylnym fotelu raz ktoś jest, a raz nie ma. Bo siłą tego filmu jest to, że ja mogę się rozglądać. Ktoś nie ma montażu, tylko jest moja głowa. To jest absolutna przyszłość. Chociaż samo chodzenie do kina, mam nadzieję, że tak samo jak książka papierowa nigdy nie zginie. Agnieszka?
ciepło. Jak, wybraliście coś? Nie. Ja biorę te dwie książki i to jest kwintesencja mnie, prawda? To jest mój tata, to jest moja mama. Nie? Czyli nie, czy widzisz to inaczej? Mama, tata, Bóg i szatan. I szatan. Bo mamy tutaj pasażerów, ja odwracać, mojego kolegę, przyjaciela ze studiów. Ja będę olbrzymem w tej chwili. Moja głowa będzie wielką bańką. Jest. Tniesz trochę reggae w tej chwili. Ale to ja nie chcę reggae odciąć, no. Dziękuję, o. Bo czy tak jest lepiej? Tak jest lepiej. Nie wiem, to takie eksperymenty, widzicie, filmowe. Paweł, bo ty jesteś rzemieślnikiem, a ja jestem artystą. Ja ci pokażę, jak się robi sztukę w 360. Dobra. Teraz musimy zrobić, jak ci wszyscy, którzy przyjechali na urlop, czyli parawan, stroje kąpielowe. Ja mogę robić. Na tej plaży kąpielu. Ja mogę robić jako parawan. Jako, że nas wszyscy mylili, możecie zobaczyć, czy jesteśmy podobni do siebie teraz. Odwróćcie się i zobaczcie, czy to lustro, czy nie lustro. Idziemy na rybkę. Kapitan H. Mój tata używał takich kamieni do podtrzymywania papieru, jak pisał. Znaczy używa, może nadal używa, ale chyba dawno nie był nad morzem. I stąd mi się kojarzą takie kamienie. Mamy kamienie i butelki wymierzone w ciebie! Idziemy właśnie zobaczyć obelisk. 16 południk. Wyjdź z lobu i sprawdź, gdzie on jest. Ej, ale ten obelisk to będzie taki jak w tym, jak w Odysei Kosmicznej, albo w tym komiksie Shinikiel, taki wielki z kosmosu. A, ale to nie jest taki duży obelisk. To głaz w ogóle jest ten obelisk. Ludzie, to nie wolno. Ja bym to coś schował. Nie mam pomysłu co. Może swoją wizytówkę. Kto ją znajdzie, niech wyśle do mnie wideo z tego, jak to znalazł. Schody z jakiego filmu? Eisensteina? Przynajmniej przypominają. Cześć. Cześć. Jestem z operatorem filmu Królewicz Olch Kuby Czekaja. I co, 400 stron storyboardu mieście? Tak. To jest ten. Naprawdę ponad. Ponad. Ponad? A kto rysował? Kilka scen mieliśmy storyboardzisty, to jeszcze jak potrzebowaliśmy bardzo dokładne rysunki. A później Kuba co? Czasami ja, ale zazwyczaj Kuba, no? O, Kuba rysuje. Wyrobił się. Nie, no. Generalnie chciałem powiedzieć, że polecam ten film, tak, i ja kawał roboty. No. A co myślisz o technologii 360 stopni? Super. Gdzie ty jesteś, stary? Co jest jakiś? No to jesteś ty. Wiem, ale to jest stary. O, dobra. Chyba ja stoję już teraz, czy ja siedzę, bo już się zgubię. Stary, weź mnie posać. Czekaj, on będzie wychodził z ciała teraz. O Jezu. Have I died? Jak ty to zrobiłeś w ogóle? Raz. Tą kamerą? Nie, 20 kamerek połączonych w jedno. No, fajnie to wymyśliłeś, chłopaku. Ogarnąłeś technologię. No, robię jako vlog na YouTube. To wszystko... To tak. Tak. Ale tu nie. Też właśnie. Też, boku. Właśnie chodzi o to, że też. A to jest człowiek, z którego mieszkałem pół roku. Ja. W Warszawie.
Ja. I który robi zawsze w styczniu zajebistą imprezę, od paru lat nas nie zaprasza już na nie. Jak to? Nie, naprawdę? Nie, naprawdę. Zrobił teraz film o couch, tak? Couch surfing, o couch surfing, który wygrał w Krakowie. To właśnie. Za dużo już szczegółów. Gratuluję. Że jak zobaczysz film, to wtedy gratuluję, tak. Ale krytykuj. Przede wszystkim. Więc te interpretacje są, są przeróżne i to jest fantastyczne. Jezu, to jest straszne! Jakiś sen! Już? No super, ale teraz to znowu rzeczywistość, ale mega, no. Zagrałabyś z czymś takim? Oczywiście, że tak, na maksa. Ale pamiętam, że czytałam, że jak pokazali w kinie Dobre czy źle, żeby pociąg tam jeżdżał na stacji, to że ludzie w ogóle wychodzili z kina, że były przerażające. To jest taki efekt właśnie, że nagle masz taką rzeczywistość, która nie wydarzyła w tej kinie. Tak, tak, tak. I też analogia jest ciekawa, bo budowaliśmy specjalny hełm do tego, żeby to nagrać. Aha. Czyli budujemy swoje kamery, żeby to nagrać, tak jak bracia Lumière zbudowali. Jeśli mogę na chwilę, bo ja też nauczyłem się, najpierw obejrzałem ostatnią Rodzinę, a potem wasz film Beksińskich. I ja miałem wrażenie, jak oglądałem Tomka tutaj, że to, że kreacja Dawida Ogrodnika to była ekstremalnie przerysowana wersja Tomka Beksińskiego. Ostatnia Rodzina to jest fabuła, proszę Państwa. Proszę nie wierzyć w kino do końca. Jestem z moim kolegą z roku, Jankiem Matuszyńskim, autorem filmu Ostatnia Rodzina. Można tak powiedzieć? Reżyserem się. Mów jak chcesz, no. Gratuluję nagród, to jest naprawdę super. Ale powiem o moim osobistym odbiorze i powiedz mi właśnie, dlaczego w tym filmie nie ma transcendencji, jakiegoś takiego, wiesz... No, metafizyki. Wiesz, to jest kwestia interpretacji. Bo mi się wydaje, że dla niektórych może być. Ale w którym miejscu ta metafizyka? Jakby takie nihilistyczne to jest wszystko. Wszystko jest takie... Może czy taki był Beksiński, czy ty taki jesteś? Bo jeżeli bym odpowiedział się na to pytanie, tak albo nie, no to wtedy narzucam interpretację, a ja zawsze tą cenę nie chcę narzucać jakiejkolwiek interpretacji, bo to jest zabieranie przestrzeni dla widza. W obrazach Beksińskiego jest metafizyka, jest ta druga przestrzeń, ten świat inny, tam ten dalszy. A w tym filmie mam wrażenie, że taka pustka, w sensie, że życie nie ma sensu. No widzisz, a no to jest metafizyka. Ale że nie ma nadziei w tym życiu. To też jest metafizyka. No nie, to jest egzystencjalizm. Brak nadziei? No i tak jak Sartre, prawda? Że egzystencjalizm, że życie nie ma sensu, to jest... No ale dobra, no wiesz, okay, to po prostu jest... pytam jakby, nie? Bo... To, wiesz, to jakby się, jak ty do tego podchodzisz. Ty to w ten sposób odbierasz, a jakby mi jest bliższe myślenie, tak jak Robert mówi, Bolesny Scenarzysta, no, że ten film ma de facto prawie że happy end, bo cała trójka realizuje swoje marzenia. Z ziarem prawdy garstka mąki mało by upiec chleb. Wszystko tu jakie jest twoje kryterium? Jak rdze biegą tryby, machiny. Prawdy chcę, jak senny snu, głodny sprawy, ziemia szczu, sypnij ziarnem szczerych słów, niechaj się pną. Jak udany urlop, czy przez to trochę nie? Nie, no tak, ale finalnie też jestem zmęczona, no. Tym, że byłam skazana na beżowy pokój. Pa, beżowy pokoju, pa, pa. No trochę takie lekkie zmęczenie materiału, ale lekkie. Rozumiem. A filmie? Okej. Okay. Chociaż nadrobiliśmy zaległości. Będziemy teraz chodzić raz w tygodniu do kina? Nie wiem. Czy raczej tak jak teraz, masowo? Zobaczymy. Koniec vloga!